No już jestem. Przepraszam, musiałam uśpić Patkę. Co się stało, że nie chciałaś gadać przez telefon? Cześć. Asia, my nie powinniśmy cię teraz bardziej obciążać, ale... Nie, poczekaj, czekaj, teraz to już się naprawdę denerwuje. Chodzi o Vicky. Ona nie może pojechać do Stanów. Co? Dlaczego? Marcin sobie kogoś znalazł. Czekaj, nie rozumiem. Co to jest... Zdradza Vicky. Nie, to jest niemożliwe. Marcin by nigdy w życiu... Uwierz mi, naprawdę widziałem... Kto przyszedł? Tomek! Cześć. Cześć. Chłopie, dam... Jak ty ładnie wyglądasz. Dziękuję bardzo. Ja będę leciał. Ale dopiero przyszedłeś. Tak, ale przypomniało mi się, muszę coś załatwić. Tomek. Trzymajcie się. No, pa, hej. Cześć. Co z nim jest? Dobra, ja muszę lecieć się pakować. Nie, Vicky, chodź tak. Słuchaj, ty bilety, ty masz na nie ubezpieczenie? Mam. A co? Aśka, no co ty sobie poradzisz? To są tylko 2 tygodnie. Nie, ja sobie poradzę, to nie o to mi chodzi, tylko może do Marcina zadzwonię. Co? Następna romantyczna, wiesz, naprawdę przybicie sobie z mamą piątkę. Nie, Vicky, poczekaj. Nie jedziesz do Warszawy, tylko na drugi koniec świata. Nie wiem, no, a jak go nie będzie... A gdzie ma być? Co? Po klubach ma się szwendać? Nie, no nie, po klubach to nie, tylko... Na jakąś wycieczkę mógł wyjechać do Parku Narodowego, zasięgu nie mieć, no zadzwoń do niego. Dobra. Ale jak nie odbierze, to mu zrobię taką awanturę, jak przyjadę. Ale musiałam zabrać jakąś ładną sukienkę i buty i torebkę. No pewnie. Przecież to Paryż. Sonia, co się dzieje? Nic. Oj, mnie nie nabierzesz. Słyszę, że jesteś smutna. Co się stało? Coś się ze mną stało. Nie poznaję siebie, Malwa. Vicky? Vicky, co się dzieje? Vicky, co się stało? Aśka, Aczu nie wróci. Co? Nie wróci tu. Zakochał się i będzie miał dziecko. Aśka, mnie zostawił.